Siemaneczko ludziska, z tej strony Pixel, a to jest Ratchet & Clank w HD. Zagrajmy w LP itd. itd. I dzisiaj jestem bardziej przygotowany, gdyż mam na słuchawkach, więc mogę mieć muzykę po prostu. Mogę słyszeć. I tak, ogólnie mam dla was śmieszną historię związaną z tymi słuchawkami, ale wpierw jesteśmy na Nebula BC4. Chyba tak. Chyba to było Nebula BC4, ale zaraz się przekonamy. G34. BC4 jestem najlepszy. I tak, ludzie. Kiedy jeszcze miałem ten mój stary kanał, który nie warto oglądać, serio, to tam miałem słuchawki najpierw. Że po prostu nagrywałem słuchawki, że miałem słuchawki i mikrofon. To znaczy, za niedługo również będę miał takie, ale bezprzewodowe, żeby z PlayStation było kompatybilne. Ale no jak na razie to jest odległa przyszłość i nie umiem trafić w to coś. Ale kontynuując, jakiś rok temu, może trochę dłużej, ale no jakiś rok temu pociągnąłem nogą o kabel tych słuchawek i po prostu one rąbły tak o ziemię, w ogóle tak huchło to, że wow, cud, że po prostu mi szklanki nie zrzuciło, szklanka się po prostu wywaliła. Ale wracając, huknęło coś i gdy chciałem coś, bo ogólnie wtedy to ja miałem zawsze wyciszony mikrofon. Tylko sobie coś, mikrofon, ten, głośniki. Bo podgłośniałem sobie wtedy, kiedy chciałem oglądać sobie na YouTubie. I kiedy chciałem nagrywać, po prostu, to wtedy jeszcze chciałem nagrywać World of Goo, bodajże. Ale dobra. I patrzę tak na nagranie, później, żeby je obrobić, sprawdzić, czy wszystko się dobrze nagrało. I zobaczyłem, usłyszałem coś strasznego. Otóż nie usłyszałem nic. Nie nagrał mi się głos. I to później sprawdziłem we Frapsie. We Frapsie wszystko było ok. Nagrywało mi głos. Patrzyłem w ustawieniach. No, mikrofon był praktycznie na fulla nastawiony. Gdy próbowałem znowu nagrać, upewniawszy się wszystko, to nie wiem, tam chyba pulpit nagrałem i mówiłem. I kiedy obejrzałem, znowu nic nie było. Wlazłem do tego testera Windowsowego audio i zacząłem mówić. I patrzę, nic się nie podnosi, mikrofon włączony, podłączony i w ogóle wszystko jest dobrze. Kurde, mówię, mikrofon się zepsuł. I co się okazało? Zepsuł się. Był już nienaprawialny. I sądziłem, że słuchawki też już nie będą działać. Jak mikrofon nie działa, to słuchawki też. I niedawno te słuchawki znalazłem. Znaczy, to nie znalazłem. One mi w szufladzie leżały, nie wiem czemu. I nie wiem, chciałem zobaczyć. Mówię, kurde, one mi zajmują miejsce w szufladzie, to zobaczyć, czy działa. Czy działają, to też będę miał 100% pewność, czy je wyrzucić, czy nie. No i podłączam je do telewizora. Włączam sobie moją ulubioną kapelę. No i tak zdumiony jestem, gdyż słuchawki działały. Ja ten rok czasu tak grałem sobie na tych głośnikach. Wszystkim przeszkadzało moje czasami granie. I nagle te słuchawki okazało się, że działają. To po prostu szok. Szok dla mnie. Da fuck. Ale przecież one nie działały. A co najlepsze, ja nie sprawdzałem, czy słuchawki działają. Ja sprawdzałem, czy mikrofon działa. Bo ja ogólnie nawet nie podpinałem słuchawek do kompa, tylko ja po prostu sobie tak je nosiłem, żeby mikrofon był jak najbliżej moich ust. No i taka głupota. Haha, i śmieszne, Pixel nie miał
przez rok czasu słuchawek, bo myślał, że się zepsuły. Bardzo śmieszne, nawet sam się uśmiałem przed tym. I tutaj cudem uniknąłem śmierci. Więc tak, to była moja zarąbista historia o słuchawek, o słuchawkach, która trwała jakieś 5 minut. Całkiem dużo jak na historię o słuchawkach. W ogóle to jest jedno z tych dłuższych odcinków, ale jak tak widzę, te 5 minut na moim odtwarzaczu strasznie dużo zajmują. Ale dobra, ogólnie sukces, sukces. Odpaliłem moje stare Simpsony na... i to jest moja ulubiona broń. Odpaliłem moje stare Simpsony na kompie. Sukces. Najpierw próbowałem na emulatorze PlayStation 2. W ogóle mam oryginalne PlayStation 2, ale to nieważne. Let's play z The Simpsons Hit and Run będzie z PlayStation 2, jak zdobędę pada. I tak, udało mi się moje stare Simpsony odpalić na kompie. Był live z tych Simpsonów krótki, bo mi się za bardzo live'a nie chciało robić, ale zrobiłem. To taki live trochę na pochwalenie się, ale okej. I od razu mam zażalenie do tych Simpsonów, gdyż najpierw próbowałem grać na padzie. Nie, w ogóle nic nie szło grać na tym padzie, gdyż gdy... W ogóle The Simpsons Hit and Run to jest strasznie takie GTA 3, przecinek San Andreas. No i gdy wlazłem do tego auta razem, żeby posterować padem, żeby zobaczyć, czy wszystko jest cacy, jeśli się mi przypadkiem nie skraszuje jakimś cudem. I tak jadę tym... No jadę po prostu prosto. Po prostu prosto. Logika. I nagle chciałem skręcić i kamera obróciła mi się razem z autem. Potem patrzyłem w sterownika. Nie, w sterowniki to są w kompie. W ustawieniach sterowania. Czy przypadkiem głupi jestem nie przy... I czy przypadkiem nie przypisałem tego samego do drążka analogowego? Nie, było ok. Nawet później do prawego drążka przypisałem kamerę, a do lewego ruszanie postacią i ten pojazdem. Nadal był ten dziwny glitch. Potem spróbowałem grać na klawiaturze. Magia! Nie ma tego glitcha, więc zdecydowałem nie grać na padzie, ale, tyle. I tutaj zmarnowałem kompletnie tą broń. Dlaczego postanowiłem, że Let's Play będzie na PlayStation 2, gdyż ja tylko praktycznie najlepiej umiem grać na padzie, jeśli ewentualnie na myszce, ale to myszka to jest praktycznie to samo co pad. No, może trochę przesadzam, ale okej. I po prostu na padzie się tak właściwie wychowałem, gdyż... No, od wczesnych lat grałem na PlayStation 1. Do kompa nie podchodziłem nawet, ale grałem na PlayStation 1. I tak, jakby ktoś się pytał, to moja pierwsza gra to albo było Spyro 1, albo Crash Bandicoot 1. To są takie dwie różne opcje. I tu jest mała pauza, gdyż... co tam było? Chyba ktoś mi wszedł do pokoju. A nie chciało już mi się tego edytować, więc macie pauzę. No, i taka sytuacja. Niestety. Ale jest progres. Nie nagrywam. Już nie chcę, nie mam. Jakby to powiedzieć. Nie mam weny do nagrywania Ratchet & Clank, po prostu. Tak raz mi się nie chce, raz nie. Powiem tyle. Przed szkołą rano mówię. Nagram sobie dzisiaj Ratchet & Clank, bo jeszcze nie ukończyłem go. I tak zaraz sobie myślę, jak wracam ze szkoły, to kurde, nie chcę mi się, i tak mi zostaje do wieczora.
Śmieszne, co nie? Wcale. Nerwy mam często przez to. I z tym bossem się męczyłem troszkę, gdyż dopiero później wpadłem na pomysł, jak go zniweczyć bardzo szybko. W ogóle te gadżetboty to po prostu są super. I tutaj je zmarnowałem kompletnie. I to był super fart. W ogóle. No. Ogólnie kiedyś to strasznie zacząłem chycić te platformówki, gdyż... No, lol, spróbujcie sobie przejść Crash'a jedynkę. Kiedyś mi się udało przejść, ale po prostu po tym fakcie stwierdziłem, nie, już więcej nie. Na w tym miesiącu kiedy założyłem kanał, postanowiłem zrobić maraton z Crash'a. Znaczy ten. O tym kanale mówię. No, i tyle. I... No i... Jeżeli oglądają mnie jakieś mądre osoby, to się powinni domyśleć, że zacznę od Crash'a Bandicoota jedynki. Więc kto jest mądry, polecam pamiętać o tym. Oczywiście nikogo tutaj nie obrażam, tylko mówię, jakieś tutaj są mądre osoby, które się umiem domyśleć, co mam na myśli, no to super. Jeśli niezbyt, no to proszę bardzo, macie odpowiedź. W maratonie klasycznego Ratcheta i Clanka będzie maraton z Crash'a, również klasyczny. W ogóle ja sobie dzielę czasami ten maraton tak jakoś dziwnie. Maraton z Sonica. Klasyczny Sonic Adventure. Mod. Znaczy, jakby to powiedzieć. W ogóle takie cutscenki w grach. Właśnie takie. Nie będę wam tutaj mogę mówić, ale na cutscenkach takich bardziej wnoszących coś do fabuły to będę mówił, gdyż tutaj na cutscenkach nagranych nie ma napisów, więc tam nie mogę mówić. Z napisów możecie się domyślać. Poza tym sądzę, że słychać dobrze ich. Zimulatowaliśmy twój tyłek, okej. Okay. Ale okej. I zacząłem później strasznie hejcić platformówki, gdyż... A później, gdy grałem w Spyro, okazało się, że to jest platformówka. Po jakichś kilku latach dopiero ogarnąłem, że to jest platformówka, kiedy już ogarniałem tematyki gier i byłem taki zdziwiony. Ale przecież Spyro 1 to była taka łatwa. No i wtedy... No i wtedy moje życie nabrało nowego... jakby to powiedzieć... nowych kolorów, jeśli chodzi o gry. Już nie wiem, czy z Crashem to było tak samo jak z Raymanem 1, czy nie. Więc tak, to była pierwsza część tej stacji kosmicznej. I zaraz będzie druga. Co mam tam jeszcze powiedzieć? Tak się fajnie rozgadałem. Tak opowiadam wam swoje historyjki. To jest taki kompletny spontan. Powiem wam szczerze, ten odcinek to jest taki kompletny spontan. No. A, miałem jeszcze z tym maratonem Sonica. Modernistyczny Sonic, czyli 06 Unleashed Colors. To chyba tyle. A, jeszcze Generations. I Sonic Boom. Tak, więc o ile dobrze liczę, to chyba 4 maratony z Sonica będą. Nie, jeden po drugim, ale...
No i po prostu tak to będzie. No, powiem szczerze, że jak tak mi się patrzy, to będzie strasznie długi. Najdłuższy to chyba będzie maraton z Adventure Sonica. No bo z modernistycznym Sonikiem jakoś sobie poradzę, ale nie, czekajcie, no. Jeśli chodzi o miłe nagrywanie, no to najlepiej mi pójdzie Sonic Ad... to znaczy Marathon Adventure, a takie chyba najnudniejsze według mnie to będzie Unleashed 06 Colors. Nie wspomnę już o Sonic Boom. Ale nie wypowiem się na Sonic Boom, ponieważ grałem chwilę może, bo później mi się nie chciało. I to jest właśnie omen tego, że... Nie omen, jak to się nazywało? Wyjaśnienie tego, że ta gra jest już na początku zła, że gra musi już na początku zachęcić. No, co ja powiem, no... Gra musi od początku zachęcić. Niekoniecznie tytułem. Tytuł może być jakiś kompletnie... do luftu. A sama gra może być super. Na przykład Crash Bandicoot, no. Co to wam mówi? No Bandicoot to... Szczerze powiedziawszy, nie wiem, to jest chyba Yamrai. Po angielsku, czy tam po amerykańsku, bo oni mają takie dwa różne języki, tak właściwie. Ale... No i... co? No tak samo jak Ratchet & Clank, no. Co? No dwóch bohaterów, no i... No a po tym jak zagrałem, no to stwierdzam, że super, czekam na więcej. No i na serio czekam na więcej, bo na przykład jest ten projekt Crash Bandicoot Returns. To by było super. Jakby wreszcie go wydali. Chociaż... A, jak o Crash Bandicoot Returns pogadamy w maratonie Crash Bandicoota. W ogóle strasznie teraz zacząłem gadać o tych maratonach. Tak się zastanawiam. Bo już dwa razy wam powiedziałem, jak poznałem serię Ratchet & Clanka. Od jakiej części. Powiedziałem już wam tak właściwie wszystko, co wiem o Ratchet & Clanku, jeśli chodzi o ciekawostki. Chyba się wygadałem w tych wszystkich 6 odcinkach. 5. Jedno co mogę gadać, to teraz tak kompletnie na spontana lecieć. Bo jeszcze no, długi czas nas czeka z Ratchetem i Clankiem. Już nie wsunąc o dwójce i trójce. Ale... A, jeszcze nie. Gladiator to nie w tym maratonie. This is Darla Gratch reporting live from Blackwater City. We've just learned that Captain Quark will be presenting the grand prize at the Intergalactic Hoverboard Championship, which will be held here over the next few days. In related news, this planet has recently been suffering from an infestation of strange amoeboid creatures. The city's administration has assured this reporter that every step has been taken to eradicate these nuisances. Darla Gratch, Channel 2 News. Tada. No, oczywiście Clank się martwi o wszystko, a Ratchet ma to... Wiecie, gdzie to ma. W czterech literach. No. I przeszliśmy już jakieś dwie trzecie tej stacji kosmicznej. Została nam oczywiście najnudniejsza sekcja, czyli sekcja z Clankiem. Którą sobie zostawiłem właśnie na koniec. I ona jest bardzo długa, gdyż tu widziałem złotą śrubkę. Ale za nic nie wiedziałem, jak się tam dostać, więc sobie odpuściłem po kilku minutach. Więc mamy jeszcze sporo czasu na pogadanie. No sporo. Prawie że 10 minut. No dobra. Ogólnie strasznie mi się podobają te gry wszystkie na PlayStation 2, bo na PlayStation 3 to... Strasznie takie czasami gry wychodzą na siłę.
Sonic 06. Ale nie. Mogę powiedzieć, że Sonic 06 to jest jedna z moich ulubionych gier na PlayStation 3. To mogę przyznać. Grałem w Sonic Unleashed. Znienawidziłem całą grę praktycznie. Znaczy, za grafikę, za historię. Spoko. Spoko. Dałbym tej grze jakieś... za fabułę, grafikę itd. itd. Dałbym jej 8 na 10, gdyż ta gra jest po prostu za piękna dla PlayStation 3. I dosłownie czasami ta gra się zachowuje... jak GTA 5 odpalone na laptopie z 1990 roku. Nie no, żartuję, 1999. Czyli innymi słowem, praktycznie niegrywalne. A tu mówię o legendach, o po prostu ogromnych ścinach przy na przykład nocnym Soniku. To jest po prostu... pff, takie ściny, że hej. Ale ja tu mówię o słonecznych i księżycowych medalach. To jest po prostu chore. To jest według mnie po prostu chore. Dlaczego, żeby przechodzić grę, muszę zebrać coś, co w wersji na PlayStation 2 jest opcjonalne tylko? Co to w ogóle jest za logika? Przepraszam bardzo. Ale dobra, będę chęcił Sonic Unleashed w Let's Playu Sonic Unleashed na PlayStation 2. Jeżeli się jakoś zbiorę w sobie, jeżeli drugi raz przejdę grę bez hejtów na tą grę, w sensie, że ze wszystkimi medalami, znaczy nie ze wszystkimi, a z takim, żebym mógł ukończyć grę, to nagram później wersję na PlayStation 3. Ale na to się zbyt szybko nie zanosi. Tyle wam powiem. Ale tak, Sonic 06 mi bardzo się podoba, tak właściwie. Do historii nie mam nic, no według mnie historia jest nawet fajna. Pominąć Alice. Alice była wkurzająca po prostu i tyle. Ale dobra, wychwalał będę Sonic 06 w Let's Play Sonic 06, ale wam po prostu daję smaczki na te Let's Play. Na tym polega praca Let's Playera. Sorry, no niestety. Takie życie. Oj, Jezu, ale mi się zimno zrobiło. Okno zamknięte, a mi się zimno nagle zrobiło. Powiem szczerze, że te słuchawki nawet są dobre. Tanie były w ogóle. Nawet ja na nie wydałem 30 zł. Chyba tyle. No, z 30 zł będzie. No, około 30 zł. I powiem szczerze, że jakość słuchawek jest bardzo dobra. Nie powiem, że bardzo wysoka, ale bardzo dobra. Postawiłbym 5 z plusem, jakbym miał oceniać. Wiecie, jakbym w szkole miał oceniać te słuchawki, to dałbym im 5 plus. Albo 6 z minusem. Chyba takiej oceny nawet nie ma. 6 z minusem. Po raz pierwszy słyszę o takiej ocenie. O 6 to słyszałem, nawet parę razy dostałem, ale okej. Nieważne. No, słuchawki są fajne, tanie. Tak. Chwila ciszy będzie. Tyle powiem. No, ale kontynuując mój wątek o tym, że bardziej lubię gry na PlayStation 2 niż na PlayStation 3. Co bym to mógł potwierdzić? No, Ratchet i Clank. No bo patrzcie, był tak, Ratchet i Clank 1, 2, 3, Gladiator, Secret, Ratchet i Clank Season Matters, co też zostało wydane na PSP, więc szacun. Secret Agent Clank, co też zostało wydane na PSP, kolejny szacun.
No. To jest chyba najlepszy przykład, bo najlepsze gry z Ratchetem i Clankiem to według mnie Ratchet & Clank, Tools of Destruction, Quest for Booty, A Crack in Time. Później zaczęło się. Czterech za jednego, co po prostu jest po prostu grą familijną, co mi się w ogóle nie podoba, bo ja wolę grać sam. Q-Force, co w ogóle Tower Defense nie... W ogóle, co to za pomysł? Tower Defense, Jezus Maria, co pasuje na minigrę multiplayerową, jak w Ratchetie i Clanku trójce, ale kurde, nie na pełnoprawną grę. Co to za pomysł? Kto to ten pomysł w ogóle? I Nexus, no. Nexus był nawet dobry. Postawiłbym czwórkę z minusem. Gdyż gra krótka, modern Ratchet, że tak to nazwałem. I no w ogóle inne wszystko jest bardzo dobrze. I na plus jest to, że powraca Talwin. To była nawet fajna postać, powiem szczerze. Fajna była, taka klimatyczna. I bonus za rozszerzenie easter eggów z Danem Johnsonem. Ale tutaj właśnie się pojawia coś, taki a la spoiler. Otóż w Ratchetie i Clanku Size Matters dopiero będę mówił o Danie Johnsonie, gdyż to jest kluczowa postać w tej grze. Znaczy, nie konkretnie w tej grze, ale ogólnie później w całej serii Ratchet & Clanka ta postać jest wspominana, więc będę musiał wam o niej troszkę opowiedzieć w Ratchet & Clanku Size Matters. Gdyż wiąże się nieprzyjemna historia z tą grą, jeśli chodzi o świat ludzi. I nie mówię tutaj o creepypastach. Jest tak, oczywiście ja ciągle chodzę tym Clankiem, bo jestem głupi i nadal nie znalazłem tego wejścia. W ogóle do dzisiaj go nie znalazłem. Ale tak, powiem wam, że gdy kupię sobie pady do PlayStation 2, w ogóle kupię sobie chyba dwa bezprzewodowe, bo są takie, że powiedziawszy nawet fajny pomysł, gdyż moje PlayStation 2 już miało wypadek przez kabel. Otóż siostra przechodziła przez pokój i nie zauważyła kabla i konsola spadła na podłogę. Konsolę się udało uratować, ale z padem coś się dziwnego stało, że przyciski niektóre nie reagują wcale albo reagują w nieodpowiednim momencie. No, takim nieszczęsnym trafem, ale konsola uratowana. Wystarczy tylko dokupić parę gier, w sensie Ratchet & Clank 1, 2, 3, Gladiator, Size Matters i Agent Clank, oryginalne. I The Simpsons Hit and Run. Więc tak, to byłoby na tyle w tym jakże długim odcinku, w którym tylko gadałem. Więc tak, dziękuję wam za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Narka, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!